tym fragmencie Ewangelii świętego Marka Jezus zostaje poddany po raz kolejny próbie faryzeuszy. Zadają mu pytanie, czy mąż może zostawić swoją żonę. Jezus odpowiada pytanie na pytanie i pyta, co na to Mojżesz? Oni twierdzą, że Mojżesz zezwala na coś takiego. Jezus tłumaczy im, że to tylko i wyłącznie przez wzgląd na zatwardziałość serc faryzeuszy, którzy interpretują Słowo Boże, interpretują przepisy tylko pod siebie, w sposób im wygodny, aby czuć się czysto, aby czuć się bez grzechu. Faryzeusze nie chcą pogłębić swojej wiary przez te zadawanie pytań, ale ponieważ uważają Jezusa od początku za bluźniercę i osobę, która łamie prawo. Jezus, choć pomimo tego, że wie, że ich nastawienie, ich chęci nie są szczere, nie zrywa z nimi dialogu. Chce im pokazać ścieżkę, dzięki której będą mogli osiągnąć życie wieczne, dzięki której mogą osiągnąć niebo. Sugeruje nam, abyśmy stali się wszyscy jak dzieci, małe dzieci, które są niewinne, które są czyste, które mają czyste zamiary i czyste chęci. Zadajmy sobie pytanie, zastanówmy się, po której stronie stoję ja, po której stronie znajduje się moja osoba. Czy rozważając Słowo Boże, zadając pytania, są to pytania płynące z serca, a może nie? Czy szukam spotkania z Bogiem, który nas uczy i wskazuje mi drogę?